Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Edyta Krzążek, wiceprezes zarządu działu ZMP w Częstochowie. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ten ubiór to już wskazuje, że już pani jest prawie jedną nogą na urlopie? Nie, to jest kolor nadziei, że może jeszcze uda się wrócić do normalności w naszej edukacji. Dobrze, to na początku porozmawiamy, szanowni państwo, o tym, czy szkoła za 5-10 lat, może nawet wcześniej, będzie wyglądać tak, jak tego na przykład nie chciałby ZNP. Ale na początku chciałem panią zapytać, taki mały quiz. Pani pamięta po Romanie Giertychu kolejnych ministrów edukacji? Tak, pamiętam i wiem, że każdy minister wydawał się gorszy od poprzedniego. Natomiast minister Anna Zalewska czy Dariusz Piątkowski po kolei. Natomiast teraz minister Czarnek przebił wszystkich swoich poprzedników po stokroć. A czemu tak mówicie? Bo ja pamiętam, jak Roman Giertych został ministrem edukacji. Boże, jakie tam leciały słowa, co to za minister. I się okazuje, że dzisiaj z tych wszystkich, ja wymienię, Legutko, Hall, Szumilas, Kluzik-Rostkowska, Zalewska, Piątkowski, to jest chwalony, że najlepszy minister edukacji, bo podobno nie przeszkadzał. Byli to przynajmniej ludzie z kulturą osobistą, z którymi można było prowadzić dialog. Natomiast w tym momencie ministerstwem zawiaduje Przemysław Czarnek, któremu niestety kultury osobiste i dobrego wychowania przypisać nie można. A na jakiej podstawie pani tak mówi? Panie redaktorze, Przemysław Czarnek wywołuje nieustanne kontrowersje. Budzi oburzenie całego środowiska. Posługuje się językiem nienawiści, co uchybia godności tego urzędu. Ale moglibyśmy dać jakiś przykład, bo pani cały czas ja pamiętam jedyne słowo o prokreacji i dzikach. Coś takiego pamiętam. Gdzieś tam było takie chlapnięcie. Cały czas tutaj obraża adwersarzy swoich, obraża partnerów społecznych. Niestety często nawet posługując się nieprawdą. Kiedy spojrzymy na to, nawet w jaki sposób prowadzi swój resort, to jest to złe prowadzenie resortu. Jesteśmy od półtora roku w okresie pandemii, natomiast w tym czasie niestety ze strony ministerstwa ani uczniowie, ani rodzice, ani nauczyciele nie mogli liczyć na żadne wsparcia. Działania legislacyjne ministerstwa były pochopne, chaotyczne, pisane na wyraźne zapotrzebowanie polityczne. A na jakie pani wsparcie liczyła pana ministra Czarnka? I w momencie, kiedy jesteśmy po nauczaniu zdalnym, liczyłabym na to, że pan minister tutaj uruchomi pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, dla nauczycieli. Tymczasem chyba ucierają z tego, co wiem. Tymczasem pan minister Czarnek ogłasza, że priorytetem będzie obowiązkowa religia, czy też etyka, czy wychowanie do życia w rodzinie oraz, że konieczne będzie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich. I tym zajmuje się ministerstwo. Natomiast niestety wyrównywanie strat, wyrównywanie szans spadnie tylko i wyłącznie na nauczycieli, bowiem tutaj minister chce odebrać prawo rodziców do decydowania o wychowywaniu swoich dzieci i wychowywać je według ściśle jednego światopoglądu i ściśle jednego wyznania. Pani myśli, że o to chodzi ministrowi? Tak, ja uważam, że ministerstwo dzisiaj powinno skupić się na tym, żeby zająć się tymi uczniami, którzy niestety w okresie zdalnego nauczania wypadli nam z systemu edukacji. I to jest prawdziwy problem. Ale te matury całkiem nieźle wyszły, jak patrzymy na tą pandemię, prawda? Trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj nauczyciele wykonali ogrom pracy. Ogrom i tutaj naprawdę stanęli na wysokości zadania. Ponadto też ministerstwo, chciałabym zauważyć, obniżyło poziom wymagań, prawda? Dostosowując je tutaj do tego, że te półtora roku
roku było nauczania zdalnego. No, nie do końca się z Panem zgodzę, bo jeżeli patrzę na egzamin ósmoklasistów, gdzie dano bardzo ciężką kobyłę, przepraszam, temat Pana Tadeusza, to znaczy to był normalny rok, dzieci się uczyły, a ten Pan Tadeusz był bardzo ciężką lekturą dla uczniów. No tak, no, tak jak powiedziałam, tutaj działania ministerstwa niestety są chaotyczne i zupełnie nieprzemyślane i zamiast pan minister skupić się na najważniejszych problemach, to próbuje tutaj wprowadzać jednocześnie trzy rewolucje naraz w oświacie, z czego wiemy, że no niestety oświata jest tą dziedziną, która wymaga spokoju i wymaga roztropności w podejmowaniu decyzji. Tymczasem pojawiają nam się bardzo poważne zmiany w prawie oświatowym, zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego, chociażby kiedy to tutaj dyrektorzy, nauczyciele i całe środowisko oświatowe jest zastraszane poprzez wprowadzanie różnych mechanizmów mrożących, chociażby tutaj no, danie całkowitej władzy kuratorom, którzy są bezpośrednio przedłużeniem tutaj pana ministra i oni będą mogli odwołać bez wypowiedzenia dyrektora, to oni będą mogli niestety decydować, kto będzie mógł zostać dyrektorem, bo także zmienia się proporcja podczas składu komisji na stanowisko dyrektora. To po co te konkursy? Tak się zastanawiam. No i słyszałem już takie powiedzenie kurator, prokurator. Tak to będzie? Tak, niestety doszło do takiej sytuacji pierwszy raz, że do prawa oświatowego wprowadza się przepisy kodeksu karnego i tutaj osoba kierująca placówką oświatową jest zagrożona karą 3 lat więzienia. I taki zapis pojawia się w prawie oświatowym za niedopełnienie obowiązków. I teraz tutaj jest to pojęcie tak szerokie, że właściwie jeżeli chce się dyrektora pozbawić stanowiska, to będzie się stosowało ten przepis. Przepis za wysokie czoło ma, za wyraźnie mówi. Chociażby, nie wiem, na przykład zaprosi do szkoły przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy na przykład, nie wiem, zorganizuje apel na temat konstytucji, czy też zaprosi niewygodnego gościa, na przykład niezależnych sędziów i zorganizuje takie spotkanie z młodzieżą. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że przecież dyrektorzy, jak i w ogóle nauczyciele podlegają jako funkcjonariusze przepisom kodeksu karnego oraz przepisom dyscyplinującym z karty nauczyciela. Zatem dodatkowe wprowadzenie do prawa oświatowego kary więzienia no jest tutaj jak najbardziej działaniem zastraszającym, które ma zamrozić i spowodować, że właściwie dyrektorzy będą bali się wszystkiego, bo mogą zostać odwołani bez wypowiedzenia. Ostatnio była jakaś sytuacja gdzieś w szkole w Polsce, szukam tego miejsca, ale nie mogę znaleźć. W każdym razie na to wygląda, że rząd bardzo lubi się słowa, boi się słowa konstytucja, bo tam zaproszono jak gdyby jakiegoś gościa z organizacji pozarządowej i dzieciom miano mówić, czym jest konstytucja, co to jest wolność słowa. Tak. I tam dyrektor został chyba, nie wiem, czy odwołany, czy groźba odwołania. Tak. Jest wobec niego prowadzona, jest wobec niego prowadzone postępowanie, dlatego że minister Przemysław Czarnek, jak żaden dotąd minister, nawiązując tutaj do pierwszego pytania, wprowadza indoktrynację do szkół. Tak naprawdę szkoła przestaje być samorządowa, przestaje być publiczna, a będzie szkołą jednej, jedynej partii i słusznego jednego światopoglądu. I na to Związek Nauczycielstwa Polskiego nie może i nie chce się zgodzić. I w związku z tym 30 czerwca w specjalnym liście do premiera Rzeczpospolitej Polskiej Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się z apelem o wszczęcie postępowania odwołującego ministra Czarnka z funkcji ministra. Pan wierzy w to, że się uda?
Nie wiem, czy się uda, natomiast my nie możemy pozostać bierni wobec zawłaszczania edukacji. Edukacja jest naszym wspólnym dobrem i polska szkoła, o czym mówi preambuła do prawa oświatowego, powinna wychowywać w tolerancji, powinna wychowywać, być szkołą otwartą i przygotowywać młodego człowieka do życia w społeczeństwie demokratycznym. Tymczasem wprowadzane są mechanizmy, które tą demokrację, którą tę samorządowość niestety wykreślają. I chciałabym powiedzieć, że również minister Czarnek wprowadza kolejną rewolucję pod nazwą edukacji włączającej, kiedy niestety zagrożone pozostaje szkolnictwo specjalne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i to wszystko wprowadzane jest w momencie, kiedy jesteśmy w okresie pandemii. A może pani prezes, a może tak powinno się zrobić, żeby oddać rządowi wszystkie szkoły? Proszę bardzo, bierzcie, płaczcie, remontujcie, rządźcie w tych szkołach, stawiajcie na funkcjach dyrektorów kogo chcecie. Nas to nie interesuje. Może tak by należało to potraktować, bo na to wygląda, że samorządy będą płacić, włożyć na szkoły, tak, a Ministerstwo Edukacji czy kuratorzy będą rządzić w tych szkołach. Tak, samorządy zostały sprowadzone tylko i wyłącznie do roli płatnika. Sponsora, tak? Nie będą miały realnego żadnego wpływu na wybór dyrektora, na sposób funkcjonowania szkoły i to jest bardzo niebezpieczne, bardzo groźne i o tym musimy wiedzieć i z tego musimy sobie zdać sprawę, że to wszystko właśnie dzieje się teraz. Okres urlopowy, kiedy młodzież jest na wakacjach, a nauczyciele na urlopach wypoczynkowych, jest dobrym momentem dla ministerstwa, żeby pod przykrywką pozorowanego dialogu wprowadzać rewolucję i to na kilku frontach. A wiemy, że no niestety tutaj resort edukacji powinien przygotować się do tego bardziej, co ma nastąpić we wrześniu. Tak jak mówiłam, jesteśmy w okresie pandemii. Coraz bardziej niepokojące sygnały docierają od epidemiologów dotyczących tego, jak ma wyglądać jesień. Obawiamy się, jak będzie się tutaj rozwijał ten wariant Delta wirusa. No, ale to wini za to pana ministra nie, Czarnka? Ale minister jako szef resortu powinien podejmować decyzje, które mają przygotować nas do różnych wariantów edukacji od września. Tymczasem teraz prowadzone są zmiany w pragmatyce zawodu nauczyciela, wprowadzane są zmiany w nadzorze pedagogicznym, wprowadzane są zmiany w szkolnictwie specjalnym. Wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy wybierają kierunek studiów, będą uciekać od zawodu nauczyciela? No nie. A przy okazji przypomnę, że to chodziło o szkołę w Dobczycach, gdzie dyrekcja, rodzice chcieliby dzieci wzięły udział w zajęciach o konstytucji i tego się tak bardzo wystraszono. Tak, tego się wystraszono. Wystraszono się również dyrektorów, którzy, tak jak w Łodzi, pani dyrektor no, nie widziała nic zdrożnego w tym, żeby pełnoletnia uczennica szkoły średniej miała czerwoną błyskawicę. I tego boi się ministerstwo, nie chcąc brać odpowiedzialności za to, że no niestety nie poradziło sobie w poprzednim roku szkolnym z pandemią, bo chociażby te decyzje o puszczeniu młodzieży, dzieci do szkół zbyt wczesne, jak twierdzą epidemiolodzy, stały się przyczyną kolejnej fali epidemii. A ministerstwo musimy powoli kończyć, a ja muszę koniecznie zadać jeszcze kilka pytań. Pani myśli, że pod ministrem Czarnkiem ktoś będzie chciał być dyrektorem? Będą uciekać ludzie? Czy jednak ten zarobek 8, może 9 tysięcy, nie wiem ile dyrektor zarabia i nie mam zamiaru zaglądać do czyjejś kieszeni, ale że będą uciekać po prostu ludzie od takich stanowisk. Jeżeli mam zarabiać 8 tysięcy, a za chwilę mogę siedzieć, bo krzywo spojrzę się na pana ministra, no to... Dziękuję panie redaktorze za wywołanie tego tematu, bo chciałabym tutaj obalić kolejny mit dotyczący wielkości zarobków w szkolnictwie, czy też tych szumnie ogłaszanych podwyżek, które miałyby rzekomo nastąpić
przyszłym roku. Nie ma tutaj mowy o żadnej poważnej gratyfikacji finansowej. Tak, dyrektorzy myślę, że będą niestety cały czas pod pręgierzem kuratorów i mogą niestety czuć się zagrożeni, bo polityka resortu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest ukierunkowana, tak jak powiedziałam, na tylko jedną słuszną ideologię, na tylko jeden słuszny światopogląd. I niestety szkolnictwo, edukacja zostało zawłaszczone przez PiS. Dzisiaj minister Zalewska, pani zdaniem, to był dobry minister? Nie, to nie był dobry minister, dlatego że likwidacja gimnazjów nie była dobrym krokiem. No to ktoś powie, ZNP żaden minister się nie podoba. Nie, my, to nie jest tak, że ZNP krytykuje dla samej krytyki. My podczas prac ministerialnego zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w którym też mam przyjemność brać udział jako przedstawiciel ZNP, przychodzimy z gotowymi rozwiązaniami. My jako jedyny związek zawodowy mamy przygotowane dwa projekty ustaw i mamy konkretne propozycje. Jesteśmy otwarci na dialog i chcemy rozmawiać. Natomiast jeżeli ktoś traktuje nas niepoważnie, bo po 9 miesiącach właściwie zawieszenia prac zespołu przychodzi minister Czarnek bez żadnych konkretnych propozycji, bez ujawnienia budżetu, bez zabezpieczenia budżetu na rok 2022 na edukację, to nie możemy tutaj toczyć poważnych rozmów, skoro jesteśmy w ten sposób traktowani i czekamy. To na zakończenie już naprawdę musimy kończyć. A może ten minister Czarnek to nie jest taki straszny, jak go malują? Może tak wyjść. No wiem, że wielu osobom się nie podoba jego zachowanie buńczyczne, troszeczkę takie być może bez wyrazu miłego, że tu nie chodzi, panie redaktorze, o miły wyraz. Tu chodzi o butę, o arogancję, o stygmatyzację. Edukacja wymaga spokoju. Dobry minister to taki, który chroni uczniów przed światopoglądowymi konfliktami. Dobry minister to taki, który wspiera i motywuje nauczycieli. Dobry minister to taki, który ma zaufanie do dyrektorów. Dobry minister to taki, który wspiera w wychowaniu także rodziców, dając im prawo do decydowania o tym, jak mają być wychowane ich dzieci. Niestety Przemysław Czarnek takim ministrem nie jest. Za 5-10 lat będą zmiany w szkołach, pani zdaniem, na lepsze, na gorsze? Nie wiem, co będzie za 5-10 lat. Wiem, że czeka nas bardzo trudny okres i chciałabym tutaj zaapelować do moich koleżanek i kolegów po fachu, abyśmy w czasie tego jak najbardziej zasłużonego urlopu i odpoczynku po bardzo trudnym roku pozostawali czujni, dlatego że w ministerstwie prowadzone są bardzo niebezpieczne prace i obawiamy się, że jeszcze podczas sierpniowego, bo takie zapowiedziane jest posiedzenie Sejmu, te zmiany będą niestety mogły zostać wprowadzone w życie i we wrześniu spotkamy się w placówkach oświatowych niestety w zupełnie innej rzeczywistości. Także, i co wtedy zrobicie? I co wtedy zrobimy? Będziemy, na pewno się nie będziemy godzić na takie traktowanie. Ale wie pani, czym to się może skończyć? Edukacji. Więzieniem dla dyrektora, jeżeli nauczyciele będą protestować. No to jeżeli pan minister Czarnek pozamyka wszystkich dyrektorów i pozamyka nauczycieli, to nie wiem, kto będzie zajmował się wychowaniem i nauką dzieci, bo jak właśnie pokazało nauczanie zdalne, jednak ta rola nauczyciela i rola szkoły jest tutaj najważniejsza i powinien ten nauczyciel być doceniony. Trudno, żebyśmy my jako rodzice, ja jako rodzic, nie chciałabym oddawać pod opiekę swojego dziecka sfrustrowanemu, niedocenionemu, źle wynagradzanemu, zastraszonemu nauczycielowi, który ma niestety zamykaną głowę na nowości i jest tutaj zastraszony. Ja się na takie wychowanie moich dzieci nie godzę. A nie godziła się pani Edyta Książek, wiceprezes zarządu oddziału ZNP w Częstochowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim jeszcze się pożegnam, chciałabym życzyć wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty udanego wypoczynku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.